pana Marcina Korytko, przedstawiciela marszałka województwa dolnośląskiego, pana Rafała Jurkowlońca. Radnych powiatu wrocławskiego. Burmistrza Siechnic, pana Milana Uszaka. Księdza proboszcza Stanisława Stelmaszka. Zapraszam burmistrza Siechnic, pana Milana Uszaka. Zapraszam panią dyrektor, byłą dyrektor żłobka w Siechnicach, panią Waltrudę Bojarską. Bardzo proszę, kto ma potrzebę, jest jeszcze chwila. Proszę. Was było widać? I co? Wystarczy? Tak. Następna osoba. Po kolei, tak jak stoimy. Prawie równo. A jak nie ma chętnych, to... Macie jakieś kalendarze może? Nie. Teraz proszę o zabranie głosu. Panie doradco, na ręce pana wojewody, panie starosto, na ręce pana również, jako radnego powiatu, przepraszam, księże prałacie, panie przewodniczący, szanowni gość, przepraszam, panie marszałku, szanowni goście. No ja podobno umiem gadać, ale w takich sytuacjach to jest wzruszenie, bo będzie mi to może przez wielu źle zapamiętane, ale powiem, to jest moje dziecko. To jest moje dziecko. Ten żłobek to jest moje dziecko. Tak? Bo takim programem wyborczym szedłem, obiecywałem młodym mieszkańcom, że będzie wybudowany żłobek publiczny w Siechnicach. Z takim programem wielu radnych, których pominąłem w tym pierwszym momencie, za co przepraszam, też szli taki program wyborczy popierali ci radni. Rada Miejska w Siechnicach bez większych wątpliwości, tak? Bo jakie zawsze są, cała Rada Miejska popierała tę inwestycję i jestem głęboko przekonany, tak jak byłem na samym początku, że po pierwsze ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Siechnice w tej chwili to jest 6 tysięcy mieszkańców, kilka lat temu było 4. Rocznie do Siechnic wprowadza się od 220 do 400 nowych mieszkańców oficjalnie w meldunkach. Nieoficjalnie to jest więcej. Do gminy około 800 mieszkańców, około 800 mieszkańców rocznie. Przekroczyliśmy już 17 tysięcy osób. Dzieci, które powinny być objęte opieką przedszkolną do lat 3, to jest blisko 1000 dzieciaczków w gminie, a objętych opieką jest poniżej 100, około 100. Więc opowiadanie, a dochodzą do mnie takie głosy, że my wyrządzimy szkodę sektorowi prywatnemu, że jest dobra ustawa rządowa o opiece nad dziećmi do lat 3, która przewiduje dotacje z budżetów gmin do prywatnych żłobków, a te gminy, które budują publiczne żłobki, robią szkodę prywatnej inicjatywie, to jest demagogia. Bardzo chcę, żeby mocno te słowa moje były zapamiętane. Usłyszałem taką wypowiedź w Krzyżowej na forum w piątek. To nie jest prawda, bo proszę Państwa, przy takiej luce, takim braku miejsc, nikt nikomu nie wchodzi w drogę. Zadaniem władz publicznych, władz gminy będzie takie zaprojektowanie, zorganizowanie tego żłobka, zaprojektowanie systemu opłat,
ażeby uzupełniać się z sektorem prywatnym. Przypomnę, że przed decyzją o budowie żłobka, na mój wniosek, Rada zgodziła się, żeby pod koniec już roku 2011, jako jedna z pierwszych gmin w Polsce, podjąć uchwały, które regulują dotowanie prywatnych przedsiębiorców, którzy prowadzą prywatne żłobki na naszym terenie. I my to robimy z budżetu gminy, z dofinansowaniem rządowego programu Maluch. Nie przestaniemy tego robić. Trzeba było trochę poczekać, trzeba było poczekać na to, żeby zasady programu Maluch stały się jeszcze bardziej korzystne, tak jak w tym roku kończącym się, i w odpowiednim momencie zapadła decyzja o uruchomieniu budowy żłobka publicznego. Jest to drugi publiczny żłobek w powiecie wrocławskim. Pierwszy we wrześniu został otwarty w kompleksie szkolno-przedszkolno-żłobkowym w miejscowości Długołęka. Tam wybudowano obiekt na 50 miejsc. Nasz żłobek w pierwszym etapie będzie obejmował opieką 90 aż dzieci. Prawie dwa razy tyle. Długołęka jest dużo większa od nas. Wypomnę, tak? 23 tysiące. Pan wicestarosta jest mieszkańcem gminy Długołęka obecnie. Nasz projekt przewiduje w etapie koncepcyjnym, w drugim etapie, dodatkowe jeszcze 50-60 miejsc, gdyby zaszła taka potrzeba. Nie mam obaw co do tego, że te dzieci tu się znajdą. Ja odpowiadam na pytania liczne wielu, wielu rodziców, odkąd jestem burmistrzem. Kiedy będzie budowa żłobka? A teraz przejdę do kilku zdań jeszcze takich technicznych. Jak Państwo widzicie, to jest budowa w szybkiej technologii, w technologii szkieletu drewnianego. Budynek jest budowany jako energooszczędny. Dlaczego tak? No dlatego, że taniej, to raz oczywiście, ale dlatego, że szybko, to dwa. My w tym roku jeszcze do końca, do 20 grudnia, na tej budowie przerobimy ponad 2 miliony złotych, z czego ponad 1,5 miliona złotych to jest dotacja rządowa, z rządowego programu Maluch, tu ukłon w stronę przedstawiciela pana wojewody, bo to poprzez Urząd Wojewódzki te dotacje są rozdzielane, i też podziękowania dla Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, szczególne też na ręce pani wicewojewody Mańkowskiej, która nie mogła w ostatniej chwili przybyć, bo naprawdę muszę powiedzieć, że współpraca z Urzędem Wojewódzkim jest no, wymarzona wręcz, można powiedzieć. To jest rządowy program, bardzo ważny dla władz centralnych, i świetnie mi się współpracuje. Ta technologia pozwoli nam wybudować ten żłobek i otworzyć z pełnym wyposażeniem, w stanie pod klucz, do początku września przyszłego roku. Budujemy szybko, sprawnie. Prawda? To ukłon do pana Marka Kozuwa. I tak wybudujemy. Proszę Państwa, przypomnę, budujemy nie tylko w miejscowości Siechnice, budujemy w różnych miejscach. Wróciliśmy na plac budowy, rozbudowy przedszkola publicznego w Świętej Katarzynie. Do późnej jesieni przyszłego roku powinniśmy otwierać tą rozbudowę, również nowoczesne powierzchnie i sale do opieki nad dziećmi już w wieku przedszkolnym. W tamtym roku we wrześniu otworzyliśmy rozbudowę szkoły podstawowej w Siechnicach. 8 nowych oddziałów lekcyjnych plus komunikacja plus zaplecze. Teraz we wrześniu otwieraliśmy Orlika. O ratuszu nie wspomnę. Wiele się dzieje w gminie Siechnice. To widać, to jest komentowane, to jest oceniane. Nie szczędzimy sobie pracy i za tą ciężką pracę chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie podziękować swoim współpracownikom. Nie ma mojego zastępcy, jest na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, jest pani Małgosia Szurek z Wydziału Inwestycyjnego, pani Jola Szumilas, kierownik wydziału, jest pani Odorczyk, pani Wioletta Odorczyk, dyrektor jednostki obsługi szkół, która będzie przygotowywać funkcjonowanie żłobka i w moim imieniu nadzorować jego funkcjonowanie. Wielu pewnie pominę. Radnym już dziękowałem, że dali zielone światło na tę inwestycję. Radzie Mieszkańców Siechnic też chcę podziękować, bo opiniowała projekt i ta opinia była pozytywna, co chcę podkreślić. I lokalizacja na koniec. No, stoimy w takim miejscu na pierwszy rzut oka dziwnym, pogoda niekorzystna, niezagospodarowany teren wokół, to może różne wątpliwości i komentarze prowokować, ale
To jest powstająca dzielnica, któraś z kilku miejscowości Siechnice, akurat dzielnica domków jednorodzinnych, ale jednocześnie bardzo blisko położona do tych wielorodzinnych osiedli, które tak szybko, tak licznie są zasiedlane, tak szybko powstają. Ze względu na charakter obiektu, na opiekę nad naszymi najmniejszymi pociechami, wydawało się, że budowa tego w tym miejscu będzie dobrym wyborem, bo bardzo szybko wokół będzie powstawać infrastruktura, drogi, domy jednorodzinne powstają, a i dojazd z tych osiedli wielorodzinnych jest dogodny. Ale dzieci będą miały spokój, będą na uboczu, będą w zieleni, nie przy głównej drodze i to wydawało się dlatego, że to jest dobra lokalizacja. Będzie wyglądać za rok, zapewniam Was, będzie wtedy świecić słońce, bo do tego też mam nadzieję, że ksiądz prałat pomoże mi w tym zapewnieniu, modląc się o pogodę i będziemy tu wpuszczać dzieciaczki i profesjonalnie sprawować nad nimi opiekę. Jeszcze raz bardzo dziękuję.